Cześć, dzisiaj miałam nic nie nagrywać, dlatego wyglądam jak wyglądam, ale jest ze mną Helios, ponieważ ostatnio Wam się chyba spodobał i jeszcze go nie zdążyłam ubrać, więc od dołu jest tylko w majtkach, więc go nie będę Wam pokazywać. Ale dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić taką krótką, mam nadzieję, że wyjdzie krótka, historią o moim pierwszym spotkaniu lalkowym, takim micie grupy zbierających lalki. I taka... Słowem wstępu, kiedy chciałam zamówić swoją pierwszą lalkę, to ta, w której byłam zakochana, niestety nie była dostępna, a nie wiedziałam jeszcze wtedy, że jest możliwość zamówienia na forum zagranicznym. Nie bawiłam się w takie rzeczy, trochę się bałam cła i tak dalej, także koniec końców zamówiłam sobie inną lalkę, taką po prostu zastępczą, można powiedzieć, z którą do dziś nie mogę się dogadać właśnie przez to, że chyba była po prostu zastępcza i nie umiem jej w pełni ani uszanować, ani polubić tak naprawdę, ale też nie umiem się z nią rozstać, bo próbowałam ją sprzedać chyba 5 razy i za każdym razem gdzieś tam mam sentyment, bo to jest ta pierwsza, jednak szkoda i coś z nią zrobię i tak z nią coś robię i później mam na chwilę takie emocje, że o fajnie, że jednak jej nie wydałam, nie sprzedałam, zrobię jej 2 zdjęcia, a potem znowu leży tak przez parę miesięcy, nic z nią nie robię i wiecie, historia zatacza w koło. W każdym razie historia była taka, że ja zanim jeszcze dowiedziałam się, jakiej firmy jest ta właśnie moja lalka, bo kupowałam ją na Facebooku z drugiej ręki, to po prostu stwierdziłam, ok, jest fajna, ładna, podoba mi się, biorę numer tutaj konta do przelewu, ugadujemy się i wszystko spoko, wszystko fajnie. I dopiero później no, zapytałam w sumie, hej, a jaki to jest model, bo wygoogluję sobie i tak dalej. No i dowiedziałam się, że to jest firma Resin Soul. I wiadomo, firma jak każda inna. I pewnie wiele z Was nie będzie wiedzieć, o czym mówię, ale był taki stereotyp przez lata, ale raczej myślę, że już się skończył, bo teraz jest plaga podróbek, także to już się jakby trochę zmieniło, ale był taki stereotyp, że każdy początkujący zbieracz, kolekcjoner zaczynał właśnie od firmy Resin Soul, ponieważ ta firma jest najtańsza, wydaje mi się. Teraz jest wiele dosyć tanich, stosunkowo tanich firm, jednak Resin Soul to była taka pierwsza firma, która faktycznie jak się googlało i szukało, to wydawało się, że no super raj na ziemi, bo BJD za mniej niż 200 dolców i super. Także przez wiele chyba lat, tak mi się nawet wydaje, każdy początkujący właśnie kolekcjoner kupował sobie początkowo właśnie lalkę z Resin Soul. I same lalki ja uważam, że są piękne, uważam, że firma jest naprawdę świetna i do tego przejdę później, ale ja też na to wpadłam, nawet mam sama takie zdjęcie mojej pierwszej lalki, że łapiemy się na tym, że hej, nie umiem szyć, nie mam już pieniędzy, ponieważ wszystko wydałam na tą lalkę, która i tak była stosunkowo tania, ale nie mam kasy na przykład na oczy, albo na makijaż, albo na włosy, albo już w ogóle na ubrania. Także zazwyczaj lalka kończyła w tak zwanej skarpecie, nie w tak zwanej, po prostu w skarpecie. Jak się odetnie część na palce i po prostu zrobi się taki turban, nie turban, tunel, komin ze skarpetki, to wiecie, taka jakbyśmy założyły sobie sukienkę taką bez ramionczek i taką właśnie gdzieś tej długości sukienkę bez ramionczek. To tak miało wyglądać, wiadomo jak to skarpetka, jak się ją przetnie, to ona nie jest jakoś wykończona ani nic, także tutaj były takie niteczki, to odstawało, no widać było, że to jest przecięta skarpetka, no nie dało się tego niestety oszukać. I dodatkowo, ponieważ włosy dla lalki również kosztują, te pierwsze właśnie Resin Soul'e w skarpecie miały na głowie coś w tym stylu, to jest furuik tak zwany, futerkowy, tylko takie, wiecie, nastroszone, odstające, dodatkowo make-up, który zrobił ten artysta, który tą lalkę tam nam przygotował, a te make-upy są takie, powiedziałabym, dosyć średnie, ponieważ są mega nijakie, są rozmyte, można powiedzieć, są takie...
wygląda, może tak, lalka wtedy wygląda jak typowa, przeciętna dziewczyna bez make-upu. Czyli lalka po prostu no, ma jakieś tam zarysowanie brwi i oka i wygląda bardziej ludzko, ale jednak no, to jest jak człowiek bez make-upu. No nie wygląda to jakoś super, przynajmniej w przypadku tych lalek, bo w przypadku ludzi to zależy jak to wygląda ogólnie, no nieistotne. W każdym razie, do tego jeszcze trampki, obowiązkowo trampki o rozmiar czy dwa rozmiary lalkowe za duże, bo to były czasami jakieś bryloczki czy jakieś zamawiane, nie wiem, na zagranicznych stronach. Ja tak do końca jeszcze w tej erze nie funkcjonowałam praktycznie w hobby, ponieważ nie miałam swojej pierwszej lalki, ale był taki stereotyp właśnie racing sola w skarpecie, czyli lalki po prostu niezadbanej, nieubranej, nieopomalowanej, często z krzywo wstawionymi oczami. I ja jak się dowiedziałam właśnie, że to jest racing sola, no tak się strasznie, kurczę, na chwilę wystraszyłam, że ludzie pewnie sobie pomyślą w hobby, że no tak, mało pieniędzy, to sobie kupiła jeszcze z drugiej czy ta trzeciej ręki racing sola, no i ja faktycznie nie umiałam szyć i do tej pory, szczerze mówiąc, idzie mi to jak krew z nosa i nie umiałam zadbać tą lalkę jakoś super. Na szczęście przyszła w jakimś tam ubraniu, miała bardzo ładny makijaż, tylko nie w moim stylu, miała oczy i perukę, także nie było tak źle, przyszła już z wyprawką. Jednak no, gdzieś tam była we mnie obawa, że będą po prostu takie właśnie te łatki naklejane na mnie, że o, racing sola w skarpecie. I nie powstrzymało mnie to, ponieważ tak jak mówię, przez chwilę się tylko tego bałam, bo stwierdziłam w sumie moje pieniądze, moja sprawa co kupuję i jaką lalkę chcę mieć. Nie powstrzymało mnie to, żeby z tą lalką tam coś zacząć działać, czyli właśnie zmieniać jej make-up, zmieniać jej fryzurę, zmieniać jej, wiecie, jakieś tam stylizacje. I tak, nie miała butów, ponieważ buty lalkowe są drogie. Nie miała ubrań jakichś super, miała ubrania szyte przez moją znajomą, dostałam je w prezencie, także też super, że w ogóle miałam. I one były szyte na mniejszej lalce, więc tak naprawdę to miała być sukienka, a wyszła taka kusa tunika, więc to wyglądało tak, wiecie, no tak jak ja bym wyszła sobie w tunice bez, nie wiem, leginsów albo spodni, średnio. I miała mega niebieski, taki rozmyty niebieski makijaż, bo taki chciałam wtedy, to był taki na próbę. I właśnie takiego futrzaka na głowie, bo taką perukę dostałam, a tamtą, którą dostałam razem z lalką, próbowałam rozjaśnić, ponieważ to była chyba alpaka i niestety spaliłam. Tak jak moje własne włosy, także wiecie jak to się kończy. Mimo wszystko, kiedy dowiedziałam się, że w moim rodzinnym mieście, w którym wtedy jeszcze mieszkałam, organizuje się meet grupy lalkomaniaków, to stwierdziłam, że koniecznie chcę tam iść i byłam mega podekscytowana, ponieważ ja tych wszystkich ludzi, albo przynajmniej większość, kojarzyłam tylko po nickach z forum albo gdzieś tam jakichś blogów i po awatarach. I zazwyczaj te osoby miały awatary jakieś tam postaci z anime, tak jak ja na przykład mam Ami Mizuno albo po prostu swoje lalki. Więc bardziej kojarzyłam imiona lalek i twarze lalek niż osób, tak? Niż właścicieli. No, mimo wszystko stwierdziłam, że super, idę, zrobię sobie, nie wiem, nagle przyjaciół sobie poznam, wiecie, takie troszkę naiwne myślenie, że o, przecież ja lubię lalki, wy lubicie lalki, jesteśmy wszyscy już, przyjaźnimy się na zawsze. No i poszłam na tego mita. Trochę się spóźniłam, ponieważ nie wiedziałam do końca, gdzie to jest i troszkę się spóźniłam. Swoją lalkę trzymałam w torebce. Nie miałam wtedy tych karierów, nie miałam osobnego, nawet osobnej torby, nic nie miałam. Tylko po prostu trzymałam ją sobie w torebce obok portfela, telefonu, kluczy itd., itd. Miała na sobie do tej pory, pamiętam, nawet są zdjęcia na forum, właśnie tego futrzanego wiga, takiego błękitno-białego, siwego. Miała na sobie błękitny make-up, a to jest lalka tanowa, ja wam pokażę ją za kilka filmów, jak ją ogarnę, czyli opalona. Więc wyglądała dosyć oryginalnie, powiedziałabym. Miała na sobie tą kusą tunikę,
i dodatkowo nie miała butów, nic na nogach, plus miała krzywo pomalowane paznokcie, ponieważ ja próbowałam pomalować jej paznokcie, no wyszło jak wyszło, czyli były po prostu pomalowane krzywo. No ale cóż, była taka moja, tak? Ja ją stworzyłam, byłam cała dumna, że wow, mam BJD, mogę się spotkać z tymi ludźmi, super. No i weszłam na to całe spotkanie, każdy już tam były grupki, tak? Każdy sobie z każdym rozmawiał przy kawce, elegancko, te lalki stały na tych stojakach, ja nawet stojaka do tej pory nie mam, muszę sobie zamówić, ale no wiecie, te lalki były pięknie wystawione, wystrojone, były naprawdę przepiękne, zrobiły na mnie gigantyczne wrażenie, ponieważ nie ukrywam, to był mój pierwszy raz, kiedy dotykałam i kiedy widziałam na żywo inną lalkę niż moja. Bo chyba już wam mówiłam w którymś filmie, że ja chciałam na żywo zobaczyć i dotknąć moją lalkę jako pierwszą. Nie wiem, tak jakoś sobie wymyśliłam kiedyś. No więc byłam pod kosmicznym wrażeniem i też byłam zdziwiona, ponieważ tak jak wam chyba mówiłam w mojej lalkowej historii, ja sobie wyobrażałam tych ludzi przez pryzmat tych awatarów, że jeżeli na awatarze na przykład jest typowa dziewczynka anime loli, to pewnie właścicielka też jest loli, a potem się okazywało, że to są kompletnie inne osoby i no, normalne, tak? Po prostu to są różni ludzie, tak jak różni ludzie zbierają znaczki, różni ludzie lubią chińszczyznę, różni ludzie, nie wiem, lubią biegać o 7 rano albo nie lubią, tak samo różni ludzie po prostu zbierają lalki. Do mnie to sobie dotarło, wow, rzeczywistość dotarła do mnie, że to po prostu to, że ktoś coś zbiera, to niezależnie co, po prostu ludzie są różni. Ludzie są różni i tyle. Ja na przykład przestawiam sylaby, także. No i nic. Usiadłam sobie na kanapie, nie znając nikogo kompletnie. Nikt mnie nie kojarzył, ponieważ na forum jako takim byłam nowa, bo dopiero miałam lalkę, dopiero tam złożyłam te wszystkie jakieś tam podania i tak dalej. Więc w tej grupie jakby internetowo byłam świeża, a fizycznie nikt mnie nigdy nie widział. I w drugą stronę, ja chociaż znałam te osoby w cudzysłowie, znałam z ich blogów, widziałam ich lalki, a ja dopiero miałam lalkę od chwili, tak naprawdę jakieś tam zdjęcia miałam tylko na swoim prywatnym fejsie, plus ja nie prowadziłam jakichś tam blogów i nikt mnie nie znał, nikt kompletnie nie wiedział, kim ja jestem i czego tutaj szukam, nie? Także tak to wyglądało. Przycupnęłam sobie i nagle zapadła taka cisza. Nie od razu, ale zapadała cisza, no wiadomo, każdy tak, halo, kim jesteś? Spojrzał na mnie, ja w tym momencie, teraz się z tego śmieję, ale wtedy to był po prostu stres. Wyciągam z torebki, takiej torby, jak to baby niektóre mają, ja wtedy też miałam taką worek taki, skórzany worek. Wyciągam z tego worka tak po prostu, wiecie, tak ona chama. Właśnie lalkę, która też właśnie była jakaś tak powyginana, no bo jak to w torebce, tak jakaś tak powyginana, rozprostowuje nogi tak jakoś, bo ta lalka też tak, mówię, no ona mi nie pozuje w ogóle w dłoniach, więc rozprostowuję i sadzam na blacie kawiarni, gdzie ta lalka, zanim się nauczyłam przestawiania jointów tej w klacie, że tak powiem, nie siedziała, ona po prostu się kładła. I wiecie, tutaj piękne lalki w koronkach, ludzie się znają, lalki odwalone po prostu jak na wesele, no jak panna młoda, no po prostu piękne. I moja pierwsza lalka, taka nieidealna powiedzmy. I jeszcze ten hashtag Racing Soul w skarpecie, wiecie. Także posadziłam, cisza już była grobowa i tylko nie pamiętam kto, ale jedna z tych osób przerwała ciszę mówiąc: ciekawy kolor żywicy. To było takie, no fajnie, fajnie, że przyszłaś. Oczywiście później się wszystko jakby rozluźniło, tak? Ja zaczęłam rozmawiać z tymi ludźmi, ponieważ no, nikt mnie tam nie obrażał i po prostu było drętwo, bo nikt mnie nie znał i ja tą lalkę tak pierdut na stół, jeszcze nie wiedząc wtedy, że nie wiem, trzyma się tak, a nie trzyma się tak i tak dalej, i tak dalej. Także no było śmiesznie. I później zaczęłam sobie z tymi osobami wszystkimi rozmawiać i jakby było miło, sympatycznie, nawet moja lalka ta właśnie pierwsza załapała się na zdjęcia grupowe z tymi lalkami tych innych osób,
I nawet tam właśnie potem miałam znajomych i jakby widywałam się z tymi osobami i później już na różnych innych spotkaniach, także jakby cel się udał, poznałam fajnych ludzi i się z nimi zakolegowałam, może nie to, że zaprzyjaźniłam, ale zakolegowałam, plus byłam mega podekscytowana, że zobaczyłam osoby, które śledziłam gdzieś tam na blogach od tylu, tylu lat i zobaczyłam te lalki na żywo, więc wiecie, no emocje były. Ale faktycznie to pierwsze wrażenie, jak wyrzuciłam tą moją lalkę z torby i to takie ciekawy kolor żywicy. To jest takie przerwanie tej niezręcznej ciszy. No to, to tak, to zapamiętam chyba na jeszcze parę lat minimum, bo nie mówię, że na zawsze, ale to był mój pierwszy mit. Także to był mój pierwszy lokalny mit i jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że masz właśnie swoją pierwszą, nieidealną, nazwijmy to lalkę, która ma nieidealny make-up i nieidealne włosy i nie wiesz jeszcze do końca, jak jej używać, jak ją ustawiać, albo ona jak na złość aktualnie ci fiknie po prostu do tyłu, albo się powygina, albo wypadnie jej tam gdzieś do środka głowy oko, to się tym nie przejmuj, tak jak ja się wtedy przejęłam, tylko po prostu spokojnie, to tylko lalki, to tylko inni ludzie, nie ma się tym przejmować. To tylko hobby, hobby ma sprawiać przyjemność. Także taka była historia mojego pierwszego lokalnego mita. I będę go chyba właśnie, tak jak mówię, pamiętać na bardzo długo. Także tak to było. Porada ode mnie, po pierwsze nie spóźniać się, bo jakbym była wcześniej, to może nie zrobiłabym takiego, wiecie, wejścia smoka. Po drugie, stosować się do tego, co mówiłam kiedyś, czyli po prostu nie przewozimy lalki luzem w torebce, bo albo przynajmniej jak przewozimy, to wyjmijmy ją wcześniej, ogarnijmy jej tam gdzieś włosy i nie wystawiajmy jej takiej po prostu rozmemłanej na stół, bo to będzie creepy. I trzecie, no to po prostu się nie spinać, nie stresować i dobrze się bawić, poznawać ludzi i się cieszyć, bo hobby jest od tego, żeby się z niego cieszyć, nie? Także mam nadzieję, że wam się moja chaotyczna, nie taka krótka historia podobała i że Helios wam się podoba i jeżeli macie jakieś komentarze albo spostrzeżenia, albo swoje lalkowe historie z pierwszych mitów, to dajcie znać w komentarzach. Lubię czytać takie historie, może są tak samo przypałowe jak ta moja. I tyle. Trzymajcie się i do następnego.